Ich mowa od Ducha Świętego zaczęła budzić nadzieję, radość i wiarę. Wskutek pierwszej mowy, jaką wygłosił wtedy Piotr, uwierzyło 3000 ludzi, a później aż 5000. Dlatego w hymnie Veni Creator wyznajemy, że Duch Święty mową wzbogaca język nasz. Duch Święty uczy nas mowy Jezusa. Dlaczego potrzebna jest nam ta mowa, której uczy Duch Święty? Otóż dlatego, że nasza mowa, nasz ludzki język przejawia wiele braków, wiele wad, że nasz język wskutek grzechu pierworodnego obarczony jest wieloma skorzeniami, które często rodzą mowę szkodliwą. Chodzi tu o skorzenia duchowe. Najbardziej niebezpiecznym przykładem mowy szkodliwej jest przeklinanie. Przeklinanie trzeba odróżnić od wulgaryzmów. Przeklinanie to złorzeczenie. Przeklinać kogoś to życzyć mu zła, nieszczęścia. Powodem przeklinania może być złość, nienawiść, zazdrość, chęć zemsty. Przeklinanie jest zaprzeczeniem błogosławienia. Błogosławić komuś to życzyć mu dobra, pomyślności, to powierzać go Bogu, Bożej opiece. A przeklinać kogoś to życzyć mu zła, nieszczęścia, to powierzać go złemu duchowi. Kiedy zapoznajemy starożytne religie pogańskie, to możemy tam znaleźć wiele tekstów zawierających przekleństwa. Ale to zjawisko jest nie tylko cechą starożytnych religii pogańskich. Ono jest także obecne i dzisiaj. A tymczasem Pan Jezus mówi: błogosławcie, a nie przeklinajcie. Takiej właśnie mowy uczy nas Duch Święty. Innym przykładem mowy szkodliwej są wspomniane już wulgaryzmy. Wulgaryzmy to słowa, którym nadaje się znaczenie ordynarne, nieprzyzwoite, które zaśmiecają i brudzą mowę. Kiedyś na przystanku autobusowym słyszałem rozmowę dwóch młodych ludzi. Co prawda używali wielu słów, ale wśród nich tylko jedno było przyzwoite. Był to spójnik I. W Polsce w ostatnich protestach przeciwko życiu to już nawet tego spójnika zabrakło. A tymczasem Duch Święty uczy mowy czystej, mowy pięknej. Kolejnym przykładem mowy szkodliwej jest mowa bezmyślna. Mamy z nią do czynienia wtedy, gdy ktoś najpierw mówi, a potem myśli, gdy mówienie wyprzedza myślenie. Mowę bezmyślną zwykło się potocznie nazywać głupim gadaniem. Gdy na przykład ktoś powtarza niesprawdzone, fałszywe informacje, albo gdy używa słów, których znaczenia nie rozumie. Dzisiaj na przykład bardzo modnym stało się słowo w społecznej komunikacji, słowo jakby. Z nauki o języku wiemy, że jest to partykuła porównawcza stosowana zwykle w poezji, gdy chce się opisać to, co nieznane, za pomocą tego, co znane. Takie porównania bardzo często spotykamy w Biblii, gdyż w niej opisywane jest właśnie to, co trudne, co mniej znane lub nieznane. Na przykład partykuła jakby pojawia się w opisie zesłania Ducha Świętego w Dziejach Apostolskich. Czytamy tam, że gdy Duch Święty stąpił, to stał się jakby szum gwałtownego wichru, jakby języki z ognia. Oznacza to, że Duch Święty nie jest ogniem ani wichrem, ale jego sposób działania można trochę porównać do wichru i ognia.
do tego, co jest nam znane. I użycie tu przez świętego Łukasza partykuły jakby jest jak najbardziej na miejscu. Ale gdy używa się tego słowa nie na miejscu, wtedy może ono stać się cechą mowy bezmyślnej. Pamiętam kiedyś w radiu wypowiedź przedstawiciela władz jakiegoś miasta. Mówił około minuty, ale słowo jakby padło aż kilka razy. Ta jego wypowiedź brzmiała mniej więcej tak. Budowa ścieżek rowerowych jest jakby priorytetem władz miasta. Do końca tego roku jakby wykonamy wszystkie nasze zamierzenia, także w przyszłym roku będzie można jakby z tych ścieżek korzystać. Ale jeden z księży na początku mszy świętej oznajmił: uczestniczymy teraz jakby w ofierze Chrystusa. Gdyby nie to słowo jakby, wypowiedź byłaby jak najbardziej sensowna. Innym przykładem mowy szkodliwej jest mowa kłamliwa. Kłamstwo to świadome i dobrowolne wprowadzenie kogoś w błąd, by mu zaszkodzić lub samemu coś w ten sposób zyskać. Kłamstwem posługuje się szatan. Dlatego nazywany jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Bardzo szkodliwą i zarazem wyrafinowaną formą kłamstwa jest manipulowanie prawdą. Dość trafnie obrazuje to pewna anegdota. Kapitan zapisał w dzienniku: dziś sternik przyszedł do pracy nietrzeźwy. Dwa tygodnie później pisanie dziennika przypadło sternikowi i on w taki sposób odwzajemnił się kapitanowi. Dziś kapitan przyszedł do pracy trzeźwy. Te dwie informacje nie powinny się znaleźć w tym dzienniku. Kapitan powinien najpierw w cztery oczy upomnieć sternika zgodnie ze wskazaniem Ewangelii. Natomiast sternik ewidentnie zmanipulował prawdę. Tą zapisaną w dzienniku informacją wywołał wrażenie, jakby kapitan codziennie spóźniał się do pracy, a tylko dzisiaj. Codziennie przychodził nie trzeźwy, ale tylko dzisiaj przyszedł trzeźwy. A Jezus przypomina nam: niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. A co nadto jest, od złego pochodzi. Duch Święty uczy nas mówić prawdę, ale tak, aby nikomu nie wyrządzać krzywdy. Jeszcze innym przykładem mowy szkodliwej są obmowy, oszczerstwa i plotki. Obmowy to rozpowiadanie o czyichś błędach poza jego plecami. Ewangelia uczy nas, że jeśli twój brat zgrzeszy, idź, upomnij go najpierw w cztery oczy. Nigdy poza oczami. Często ci, którzy obawiają innych, ukrywają w tych obmowach wady własne. Dzisiaj w Polsce u niektórych księży obmowy stały się modą, swoistym stylem życia. Jeśli o kimś mówię źle, to warto wyliczyć chociaż jedną dobrą jego cechę. Wtedy to już nie będzie odmowa, tylko charakterystyka. Oszczerstwa to rozpowiadanie o kimś wymyślonego zła. To zadawanie mu społecznej śmierci. Plotka zaś to odmowa, oszczerstwo i ma na celu zniszczenie cudzej przyjaźni, bo tej przyjaźni zazdroszczę. Zła mowa może zniszczyć cudzą przyjaźń, a tymczasem Duch Święty uczy nas mowy przyjaźni, mowy, która będzie budować, umacniać więzy między ludźmi. Kolejnym przykładem mowy szkodliwej
aby łatwiej można było się nad nim znęcać i go niszczyć. W czasach Jezusa, jak wiemy, były w obiegu dwa takie dehumanizujące epitety. Raka i More. Jezus przestrzega, że jeśli ktoś by tych słów użył przeciwko swemu bratu, to winien jest ognia piekielnego. Te słowa w bardzo ogólnym przekładzie oznaczają tyle samo, co jesteś zerem, jesteś nikim. Dzisiaj takich epitetów dehumanizujących używa się jeszcze więcej, zwłaszcza w walce politycznej. Znana jest to wasza rajca, Fataha. A na przykład w wojnie domowej w Burundi członkowie jednego plemienia nazywali członków drugiego plemienia insektami, aby łatwiej było ich zabić. Jeszcze innym przykładem mowy szkodliwej jest mowa kutliwa. Zawsze, gdy słuchamy kłócących się, to można się przekonać, że kłótnia to dialog głuchych. Na drzwiach jednego z klasztorów widnieje napis: mów tylko wtedy, gdy potrafisz przez to pogłębić ciszę. Święty Grzegorz Wielki w regule pasterskiej pisze: pasterz niech będzie roztropny w milczeniu, a pożyteczny w mówieniu. Nie powinien rozgłaszać tego, o czym należałoby milczeć, ani zamilczać tego, co się powinno powiedzieć. Albowiem, podobnie jak nierozważne słowo wprowadza w błąd, tak nieroztropne milczenie pozostawia w błędzie tych, którzy mogliby poznać prawdę. A święty Karol Borromeusz przypomina nam kapłan. Do twoich obowiązków należy głoszenie Słowa Bożego i nauczania. Ucz się i przykładaj do tego, co jest konieczne, abyś dobrze spełniał powierzone ci obowiązki. A przede wszystkim postępuj tak, abyś twoim życiem głosił Ewangelię, aby nie szydzili z twoich słów i nie drwili z ciebie ci, którzy widzieliby, że co innego mówisz, a inaczej postępujesz. Duchu Święty, mową wzbogacaj język nasz. Ucz nas mowy Jezusa, języka miłości, języka dobrej nowiny.